Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson i dzisiaj, widzowie, będziemy śledzić troszkę SpongeBoba, ale przede wszystkim mam zamiar dowiedzieć się, co tak naprawdę ma na celu takie przejście, które zobaczyliśmy na kanale Milki, ale totalnie nie wiem, o co chodzi z tym przejściem. Pójdziemy sobie do Emilii dzisiaj i wszystko uzgodnimy. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to poproszę was o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie kanału i wbijajcie na wszystkie inne kanały, które są oczywiście w opisie. A ja lecę po Milki, ponieważ tutaj jest u siebie gdzieś na chacie, więc lecimy szybko do niej oczywiście, żeby była jasna. Jaki dobry prank to był! Powiedz mi, że to nie był dobry prank, stary! To było świetne! To było świetne! Wow! Jestem w szoku, Emilia, że mnie tak czymś zaskoczyłaś! Yes, wiesz, co byłoby najlepsze? Ej, ale czekaj! Kliknij w łóżku, kliknij w łóżko, kliknij w łóżko! Bo to trzeba sprawdzić. Wyjdź. No, czekaj. Odłóż wszystkie itemy. Mogę rzeczy odłożyć? Tak, dobra, odłóż, ale chcę zobaczyć, czy ja jestem w stanie cię one-shotować w ten sposób. W sensie, czy jak ja strzelę strzałami w drzwi jakby moim łukiem, czy jak dostaniesz, to czy cię kurczę wyniesie na inny level. Dobra, czekaj, ale czekaj, to musisz jakby w drzwi nawalać. No, dobra. Jest, czekaj, strzelam, okay. Tak wiesz. Nie wiem, ile tych strzał walnęłaś, dosyć sporo chyba, nie? No chyba z 12. Dobra, strzelam. Dobra. I musisz na pełnym speedzie wejść, wiesz, o co chodzi. Dobra, let's go. O, ja pierniczę! W sumie to 4,5 serduszka straciłam, ale to za to co to ma być? A to chyba chodzi o siłę. Dawaj więcej, czekaj, dawaj więcej, dawaj chyba tak, nie wiem, tak z 30 tych strzał, dawaj, wiesz, o co chodzi. No dobra. Poczekaj, muszę ale kurde, jak staję bliżej, to otwieram sobie te drzwi, muszę je naciągać. Shiftem. Z shiftem nie otworzę? No, z shiftem. O, faktycznie. No. Dobra. Nie ma sprawy. Dzięki. Kurde, zjadałem coś, ponieważ nie mam, czekaj, ja mam pomysł. Zjedzę coś, ale dobra, walę tu tych strzał. Nie wiem, czy ja cię zabiję. Ej, szczerze? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie jest to możliwe. Czego jestem ciekawa. Ale dobra, jest tutaj tyle tych strzał na tych drzwiach. Ej, kurde, nie spodziewałem się takiego dobrego pranka, ciekawe, naprawdę. Ciekawe, kto tutaj przyjdzie. Dobra, dawaj. Patrz, ja już weszłam. Aha. Dobrze, to ja już tam idę, dobra. Musiałam coś zjeść po prostu, żeby mieć, wiesz, to ja strzelam jeszcze. Dobra, strzelaj. Uwaga, jesteś gotowy? No. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. 3, 2, 1. Oła, teraz mam pół serduszka. Teraz tylko. Pół? To trzeba po prostu, no, w sensie zeszło mi pół. A, to trzeba po prostu w dobrym momencie wejść, no. Ale to ja właśnie nie zwróciłem uwagi na to, ile mi zadało to wtedy, jak ja weszłem. No ale dobra. Wszedłem. Dobra, musiałem się poprawić, bo... Ale dobra, ale podobał ci się ten prank, to podobał mi się, tak, prank. byłem w szoku, bo ja tutaj, ja podchodzę tu z naciągniętą ciciwą, bo chciałem tak, żebyś ty otworzyła drzwi i od razu ci prasnę, nie? A tutaj widzę, że kurde, no, zostałem w szoku lekkim. Dobra, okej, nieważne, bo nie po to przyszedłem dzisiaj, słuchaj. No. Jest mega dużo, no. Nie po to przyszedłem, lecimy tak, masz pod kanał niewidzialność jeszcze jedną? Ale masz oczywiście ostatnią, więc jakby ja też musimy mam ją dobrze wykorzystać. Dobra, słuchaj. Lecimy na bikini dolne, pijemy to, zobaczymy co tam SpongeBob jeszcze kombinuje, bo u ciebie na odcinku zobaczyliśmy, że jest jakiś kurczę dziwna baza pod domem i tak dalej. Pośledźmy go trochę, zobaczmy co tutaj, że tak powiem, o co tutaj chodzi dokładnie, czy czegoś przypadkiem nie ukrywa i zobaczymy co się, że tak powiem, wydarzy z tym wszystkim. Dobrze. Dobra, czekajcie, ja tutaj lecę tam, tylko musimy w miarę szybko, wiesz co, wypić tą potę, wiesz, tutaj gdzieś kurczę, ja proponuję, chodź, ląduję koło statku i od razu piję tą potę, tak żeby nie było wątpliwości, bo on po tamtym odcinku to on na bank się spodziewa tutaj czegoś. Wiem, więc zobaczmy co on tutaj robi i teraz tak, gdzie on jest? On pewnie będzie u siebie na chacie dalej. Ciekawe, czy kota znalazł w ogóle, czy go szukał. Pewnie go słychać akurat, bo on miałżał tam, więc chyba będzie wiedział, gdzie jest. Dobra, ja wchodzę do niego na chatę od razu. Uwaga, czekaj na mnie. Okej, no dobra, spokojnie, co sam. On przy telewizorze siedzi. Ja pierdolę, nie słyszał? Nie powiedziałeś. Ej, on siedzi i ogląda coś. Czekaj, ja rozwalam mu telewizor, pa. Zmieniam mu kanał. O kurczę. O kurczę. Telewizor mu z drugiej strony gra teraz. Ja mu ten, antenę przełożyłam na dół. Co jest? Ej, on teraz stanął z drugiej strony i ogląda. Dobre, zaakceptował te warunki. Tak bardzo był ciekawy programu, że po prostu to zaakceptował. Dobra, ej, jestem ciekaw, gdzie jest kocur. Czekaj, muszę znaleźć kocura, tylko fajnie jakby otworzył. Ej, co stary, robi? Wiesz jaki on ma i co on robi? Patrz! On tu ma jakieś przejście w ogóle. No może ma. Co jest, on robi? Kurczę, to jest mega dziwne. Dokąd to prowadzi? Ej, zobacz sobie jego skrzynki, nie? No. Weź sobie popatrz jego skrzynki, wszystkie. Popatrz ile on ma w tej. Ej, on tu ma... Patrz. Ile on ma diamentów? Co nie? Ej, dobra. Dobra, czekaj, on nie słyszy tego, że my mu tutaj coś ten. Dobra, wchodzę tu. Nie wiem, szukam Gacka, dobra, jest, Gacuś jest! Wyciągnął go! Z Gacuś wyciągnął go, no. O nie, Jezus Maria. Ej, Gacuś! O kurwa. Gacuś.
O kurde, on tylko Cusia gada. No cóż. Co ty zrobiłaś? Kota uderzyłaś z łopaty, jak mogłaś. Specjalnie to zrobiłaś, ty jesteś taka. Nie, to on sam bijesz, bijesz koty. Ciekawe, ciekawe co ten swojemu kotowi robisz, pewnie też go nawalasz łopatą. Nie, 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 nie. Bijesz go, widziałem. Ej, kto tu jest? On sam sobie ten, on sam sobie kopie. On sam sobie grób kopie? On sam sobie grób kopie, on już po prostu nie może z mieszkania ze SpongeBobem. Ej, Gacuś, przestań kopać. Gacuś, co Gacuś! Kopał w ogóle ten... Gacuś! Się denerwuje na tego Gacusia. Ja nie mogę. Dobra, słuchaj, ja muszę prasnąć mu z łuku. Tylko boję się, że w kota strzelę. No właśnie, czekaj, to ja go schowam, ja schowam kota. Gacuś! Nie kopaj, to nie kuweta! Ała! O nie, o nie, o nie. Co to? O nie, o nie, o nie, o nie. Co tu jest? O nie, 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 nie. Halo? On się spodziewa czegoś. Czekaj, wyjdźmy z tego pokoju, idę tu koło schodów, jestem koło schodów. Pod schodami siedzę. Też. Dobra, teraz tak, czekaj, czekaj, musimy poczekać na niego, bo tam już on się spodziewa, on się za dużo rzeczy spodziewa. Nie, 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 czekaj, może wypisz jakiegoś pranka mu. No te drzwi, czekaj. Te drzwi. Drzwi, dobra. Halo, jest tu ktoś? Uwaga. Halo. Twoje drzwi nawalaj, no. No nie no, co na bank też jest. Nie zauważył tych drzwi, co on? Czekaj. Kto mi to Co jest? Co się stało? Ja go strzeliłam strzałą, stary, tak po prostu na wylot przeszła totalnie. Au! Widziałem cię! Widziałem Ugata, kto to? On się spodziewa. O! Dostałaś? Uderzycie? Nie wiem kogo! Kto to? No nie, 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 nie. Czekaj, czekaj, musimy go patrolować jakoś inaczej. Chodź do góry. Ja mu tutaj robię tak. Jesteś na górze, na piętrze? Czekaj, tak, już idę. Ja trzymam tu gąbkę. Idę, czekaj, bo muszę przejść, kurde, nie chcę tych drzwi. Dobra, jestem, no. Dobra, muruję tu. Dobra, troluję go tutaj z fajerwerkami. I celuj strzałą, ale my go zabijemy jak razem. O kurde, dobra, czekaj, nie trafiłem. Czekaj, ja zniszczę. O kurde, to jest plan. Jestem, no. Wyjdźcie stamtąd. Kurde, wszystkie zbiera. Ała! On nie może zebrać moich, bo mam Infinity na łuku, wiesz? Ja nie mam takich dogodni. O nie, on wie, on zobaczył na czasie na pewno, że to ja. O nie, o nie, o nie, o nie! Oooo, już dost się doigrałeś. O nie, o nie, on wie, on wie, on wie! Niedobrze. Stary, masz przepichane. Jest mega źle. Wychodzę na górę, jestem na samej górze. Jesteś na samej górze, dodałeś. Tak. Ile masz spotki na niewidzialność? Ja mam 3-3. Spotki, ja też 3-3. Dobra. Dobra, czekaj, o kurczę. Dobra, robimy to, czekaj, ja to tu robię. To ty musisz swoimi, bo ja mam, nie mam Infinity. O kurczę, patrz, co tu się wydarzy zaraz. Ja nie mogę, on ma jak on tu wejdzie, to jest koniec. To jest koniec, no. Dobra. Ja pierniczę. Dobra, niech wyjdzie na samą górę ananasa, a tu będzie zostanie w szoku. Idzie tu chyba. Dobra, odpuść się. Idzie tu. Dobra. Szybko, wiem, że to ty. Gdzie ty jesteś? Idzie. Patrz. Ja pierniczę. Tościk. Co jest? Nie, ty trafiłeś w niego? What? Co jest? Halo, Tost. Co jest? Ty trafiło go? Nie, no nie wierzę. On mnie szuka. Wiem. Wow, oła. O kurde, ej, on prawie by mnie wszedł normalnie, ej, dosłownie centymetry. Ja wychodzę na samą górę tych... Widzę, widziałem cię, dziadu. Gdzie ty jesteś? Ja jestem na górze jakiejś goździścia. Ja mam problem z wyjściem, dobra, tu wychodzę, jestem na górze. Gdzie on jest? Dobra, celuję w niego znowu. Ała. Kurde, przestań mnie trollować. Widzę, skąd to leci. O nie, teraz on też wie, że ty też! Kurde, ja myślałam, że on ma więcej życia! O kurde, prawie spadłam. O nie, mamy przekichane. Dobra, słuchaj, wiesz co? Nie, wycofujemy się. Dawaj do tego, do naszego bunkra lecimy. Tam się trzeba schować. Do naszego tego, co zbudowaliśmy, ten, co mamy wgląd na ten. Chowamy się do bunkra i stąd obserwujemy, co się dzieje, bo to nie ma sensu. Dobra, tu poczekamy też, aż nam się skończą potki w ogóle, bo... No wiem.
Bo nie mamy tu mleka niestety chyba, dobra, czy mamy? Nie, nie tu. Mamy, nie mamy, dobra. Czekaj, ja go stąd obserwuję, zobaczmy gdzie on jest. On gdzieś tam u siebie na chacie powinien być. No na pewno na górę pójdzie. Albo na górę po itemy, na górę po itemy pewnie poszedł, no. Ciekawe, czy będzie nas szukał jeszcze przed chatą, albo w chacie. Pewnie coś tam jeszcze gada do nas. Stary. O kurde, jest mega źle, dobra, ja cię nie widzę niestety. Czekaj, ile mamy potki? Jeszcze minuta. Dobra, no to musimy tą minutę jakoś przetrwać. Chyba, że mamy stąd jakoś, nie, no nie mamy tu mleka. Wiesz co tu trzeba zrobić? Krowę dać jedną i mieć tak, na mleko. Tak, mleko, no. Tak, masz rację, tak, no, tak, dobra. To jest to, co byśmy musieli zrobić. Ej, nie widzę go nigdzie. On gdzieś tam, on chyba zbiera te itemy jeszcze, dobra, no ale jest nie też nie nos, widzę. To jest nos, to w sumie jest ryzyko, że on nie wyjdzie w ogóle z domu, nie? Myślisz? Myślę, że może tak być, że on w ogóle nie wyjdzie. Nie, no co ty? Myślę, że tak może, dobra, ile, ja jeszcze 40 sekund, 40 sekund, 40 sekund. Chodź, wiesz co, ja zrobię tak, masz wiadro? Mam. Daj mi wiadro jedno. Z wodą, ale on z wodą, może być. No to, no daj mi. A gdzie ty jesteś? No, rzuć po prostu tu na żółty dywan. Aha, bo ja tutaj jestem. Nie masz, nie? No. No ja myślę, że tam jesteś. A, dobra, daj. Czekam, aż ty jesteś. No dobra, dobra, mamy 20 sekund tej potki, bo ja chciałem jeszcze lecieć po ten, to masz. Chciałem lecieć po krowę, no ale to już nie ma sensu. Nie, po 20 sekund. Nie, no, no to już tu szybciej tu już byłbym. Dobra, no to czekaj, gdzie on jest? Trzeba go zlokalizować. Czy on gdzieś tam siedzi u siebie na chacie, czy co? Nie widzę go nigdzie. Na górze też, ja żadne, też Niku na taką odległość nawet nie widać. A jeden sekund, więc ciach. Masz, jesteśmy jeden widoczni. Sekund, ja pewnie nie wiem. Ej, dobra, kurczę, ale gdzie on jest? Nie wiem. Bo to mnie zastanawia najbardziej, gdzie on jest. Nie widzę go nigdzie. Tu go nie ma. Nawet w okna, jak tam patrzę, to go nie widzę. No wiem, ja też, patrzę się też na górę, na drzwi. Nie widzę go, nie ma go nigdzie. Czekaj, no chyba, że... Wiedziałem! Nie! Co jest krowę? Ja cię straszyłem!